Cześć, witam was w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłam, że nagram takiego już normalnego daily vloga z... daily vloga? Normalnego vloga domowego. Tym razem z moją twarzą może trochę więcej do was sobie pogadam. Bo dzisiaj jest kiepska pogoda, ja też nie mam żadnych planów. Myślałam, żeby sobie przysiąść i pouczyć się czegoś, ale zobaczę, jak to wyjdzie. Póki co chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie po prostu załamuje od paru dni. Ponieważ popsuło nam się auto, nie chcę zapalić, a z akumulatorem jest chyba wszystko w porządku, więc mamy trochę problem. No to auto już, wiadomo, to nie jest jakieś nowe auto czy coś, więc może coś tam się pozużywało. Ale no mieszkamy w takim miejscu, że do jakiegoś takiego lepiej zaopatrzonego sklepu trzeba by było jechać tramwajem i jeszcze trochę dojść. Więc jestem trochę taka... zdegustowana i trochę mnie to demotywuje do wszystkiego, bo pokończyły nam się już płyny do mycia ciała i inne takie rzeczy i trzeba by było pojechać do galerii, czy do jakiejś, no tak, do jakiejś galerii. Czy wiadomo, możemy pojechać akurat do galerii tramwajem, z tym nie ma problemu, ale jakby trzeba było przewieźć tramwajem właśnie jakieś dwie zgrzewki wody czy coś takiego, no to już kiepsko. Jakoś sobie poradzimy i mam nadzieję, że coś się da zrobić z tym autem, a jak nie, no to trochę będziemy mieć problem. No... ale mam nadzieję, że coś tam się uda z nim zrobić. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Myślałam może, żeby dzisiaj zrobić porządek w kosmetykach i może wam pobieżnie pokażę to, co mam. I myślałam też, żeby nagrać dla was jakąś kolekcję kosmetyków. Jeżeli byście byli zainteresowani, to możecie mi napisać w komentarzu. Ale chyba i tak nagram. Myślę, że to jest taki fajny filmik, żebyście zobaczyli, co mam i co polecam. Nie jest tego dużo, więc myślę, że w filmiku jak najbardziej mogłoby się to znaleźć. Także ja chyba teraz sobie włączę komputer i trochę się pouczę, no i będę się chyba do was odzywać dopiero troszkę później. Na szczęście dzisiaj mamy już zrobiony obiad, ponieważ zostało nam z wczoraj, później wam pokażę, bo zostało nam burrito i zobaczycie, może powiem wam, co tam jest w tym burrito, a jeżeli będziecie zainteresowani, to też jakoś może nagram wam filmik o tym przepisie. Bo to jest naprawdę szybkie danie i naprawdę smaczne, można sobie też po swojemu doprawić, jak lubicie. I właśnie też się wkurzałam a propos tego auta wczoraj, ponieważ chcieliśmy właśnie zrobić to burrito i potrzebowaliśmy świeżej kolendry. A świeża kolendra jest tylko w Tesco, które niestety właśnie jest w takim miejscu, że trzeba sporo dochodzić. No i muszę też przeczyścić kartę, bo mi tu miga, także odezwę się do was za jakiś czas. Mi się to nie podoba. W ogóle. To nie jest fajne. Nie jest fajne. No i rozwaliłam sobie wszystkie moje kosmetyki tutaj na biurku, które mam i które chcę sobie przetrzeć i trochę poorganizować. Zaraz wam to pokażę, ale jest takie słabe światło, że musiałam jakoś inaczej ustawić aparat, żebyście w ogóle widzieli moją twarz. Więc może najpierw z ręki wam to pokażę, a później będziemy razem to jakoś czyścić. O Jezus. Ale dzisiaj jest ciemno. No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówię, chyba nagram wam jednak tą kolekcję... Chyba nagram wam jednak tą kolekcję kosmetyków, jak uprzątnę sobie tutaj, bo tego nie jest jakoś dużo, także myślę, że ten film nie będzie jakoś... długi i pokrótce opowiem wam o wszystkich tych rzeczach. No ja teraz sobie wzięłam jakiś tam płyn, papier jakiś mokry i będę to wycierać, co jest brudno od podkładu. No dobra, posegregowałam tutaj w tym koszyczku, który stoi na parapecie, bo wszystkie moje kosmetyki mam na parapecie. Z racji tego, że no, mam małe mieszkanie, a w sumie na parapecie to nie wygląda jakoś bardzo nieestetycznie. I tu mam takie kosmetyki, których używam no, najczęściej.
czyli moja ostatnio ulubiona paletka, mam ją już bardzo długo, to jest paletka z Make Up Revolution, ale tak jak mówię, pokażę Wam resztę kosmetyków, wszystkie kosmetyki właśnie w tym filmie, ale Wam pokażę, jak otworzę. No, to jest Au Naturel chyba paletka, ale nie wiem. No i tu macie takie różne cienie, można nimi skombinować różne makijaże, jakieś wieczorowe i dzienne też. Więc tak jak mówię, tutaj są takie rzeczy, które używam na co dzień, jakiś korektor, róż, bronzer, tusz do rzęs, krem CC. Tutaj już mam umyte pędzle, które na razie odsiąkają z wody i później będę je suszyć. No w sumie jak widzicie nie mam dużo tych pędzli, tylko jakieś tam dwa do cieni, no trzy do cieni, do podkładu, do pudru, do różu i do korektora. I tak, tutaj... O Jezus. I tutaj mam resztę moich kosmetyków na drugiej części parapetu. Tak, tutaj mamy jeszcze kwiatki. I tak, tutaj mam pudełko, w którym trzymam rzeczy, które używam rzadziej. Jakiś tam podkład właśnie, czy jakieś cienie, których właśnie na co dzień nie używam. Tutaj też mam jakiś, matko, jak to się nazywa, odżywka do skórek, czy jakieś tusze, których nie używam. No i w ostatnim pojemniczku, właściwie takim separatorze, nie wiem jak to nazwać, organizerze, o. Mam jakieś moje pomadki, tutaj są kredki i lakiery. Lakiery, odżywka, nawet karta pamięci się tu znalazła, jakieś próbki perfum. Więc tak mniej więcej wygląda to, gdzie trzymam moje kosmetyki, miejsce właśnie, gdzie trzymam kosmetyki. No i jakoś trzeba się organizować, kiedy ma się takie małe mieszkanie i brak jakiejś toaletki czy miejsca, żeby te rzeczy trzymać. No ale niestety jak są tak wyjęte, to się szybciej kurzą, dlatego tutaj właśnie trzymam te mniej używane. No a szminki to szminki. No. To by było na tyle. Tak wygląda nasze burrito. Miałam Wam pokazać, co jest w środku, ale oczywiście zapomniałam. Ale tutaj mamy mięso mielone, my akurat mamy tutaj z łopatki wieprzowej, wołowina i wieprzowina jest tutaj. Pomidory w puszce, fasola, kukurydza i jakieś tam przyprawy. No. Tak to wygląda, jak będziecie chcieli, to mogę Wam nagrać właśnie przepis, jak to robimy. I do tego jogurt naturalny. Właściwie to minęło bardzo dużo czasu, odkąd się do Was ostatni raz odzywałam, ponieważ wydaje mi się, że ostatni raz mówiłam do Was, jak pokazywałam Wam burrito. Nie wiem. Ostatnio coś nie idzie mi vlogowanie. I w ogóle jestem jakaś taka, nie wiem... Ciężko mi tutaj się na tym YouTubie odnaleźć ostatnio, ale jakoś tam staram się i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Jest już naprawdę późno, my jesteśmy już dawno po kolacji, robiliśmy pół treningu. Zaraz będziemy kończyć, ponieważ właśnie chcieliśmy zrobić pół zjeść i teraz znowu dokończyć trening. Mogę Wam napisać w komentarzu, w opisie, co ćwiczę, jeżeli jesteście ciekawi, bo tam pamiętam, że ktoś kiedyś mnie pytał w komentarzu, czy oprócz takiego starania zdrowo się odżywiać jeszcze coś ćwiczę. Więc tak, wcześniej ćwiczyłam takie krótkie, 10-minutowe treningi, które też Wam mogę podlinkować, bo to jest naprawdę fajne, jeżeli nie macie dużo czasu albo nie lubicie długich treningów jak ja. To są takie fajne treningi, taka fajna dziewczyna prowadzi je. Są one w angielskiej wersji językowej. I ona właśnie takie fajne 11-10-minutowe treningi, macie różne na brzuch, na nogi, cardio. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to naprawdę zerknijcie sobie. A teraz od 3 dni ćwiczę właśnie takie dłuższe treningi, one są już cięższe. I jest to Insanity, nie wiem czy wiecie, czy słyszeliście o tym, ale tak, jest to Insanity, a ja siedzę pod kocem, bo jest zimno, ale mam nadzieję, że zaraz się rozgrzeje. I myślę, że to by było na tyle z tego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał i że właśnie odnaleźliście w nim coś dla siebie. Trochę porozmawiałam z Wami o tych kosmetykach, trochę tam coś jeszcze powiedziałam. Mam nadzieję, że jeszcze jak mówiłam na początku vloga o tym aucie, mam nadzieję, że to auto jakoś uda się naprawić albo coś z nim zrobić, bo to jest naprawdę tragedia. Już naprawdę musimy jechać do jakiegoś sklepu, żeby zrobić większe zakupy, bo jest kiepsko, jeżeli chodzi o stan naszej lodówki i rzeczy do mycia ciała i włosów, no, bo wszystko nam się kończy. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog mimo wszystko Wam się podobał i że lubicie moje vlogi. Jeżeli w ogóle podobają Wam się moje filmy, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to zachęcam się do subskrypcji.
Tak jak mówiłam, staram się co dwa, co trzy dni dodawać filmy, czasem jest to dłużej, ale raczej staram się, żeby to było systematyczne i mój chłopak wraca ze spaceru z psem. No, także jeżeli chcecie być na bieżąco i widzieć te filmy, które codziennie dodaję, jeszcze teraz dodałam też rozdanie, w którym do wygrania jest pasta do wybielania zębów i proszek do wybielania zębów. Wybielania zębów. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to link do tego również zostaje Wam w opisie tego filmu. I polecam, bo naprawdę zestaw jest fajny. No dobra, dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Thank you.